Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Wracamy do naszej serii z Cywilizacją. Tym razem porozmawiamy na temat jej piątej części, która została wydana w roku 2010. Piątka dostała po uszach w momencie wydania, bo wiele rzeczy zostało okrojonych w porównaniu z czwórką, jak na przykład religia, którą dodano dopiero później w dodatku. Zresztą prawie każde nowe wydanie Civki miało wielu malkontentów, którzy z czasem przekonywali się do tej nowej produkcji. Tak było i tym razem. Civ 5 z perspektywy czasu to ogromny sukces Firaxis. Piątkę gra na Steam wciąż masa ludzi i to pokazuje, jak silna jest ta odsłona gry. Wiele osób woli piątkę z powodu jej możliwości grania z mniejszą ilością miast, bardziej je specjalizując niż spamowanie ich bez opamiętania. Zapewne są też inne powody, dla których wielu pozostaje przy piątce i to też dobry znak, że przez ponad 30 lat powstało tak wiele civek, że każdy może znaleźć coś dla siebie. W sieci można znaleźć mnóstwo materiałów do Civ 5, ale przeważnie anglojęzycznych. Szczególnie polecam tutaj filmy Rezo Akena, link w opisie, który pokazuje, jak można perfekcyjnie grać w Civ 5 na singlu. Ale jeżeli chodzi o polskie materiały, to nasz Huzar wciąż nagrywa piątkę i ma bardzo wielu wiernych widzów. Dla Polaków to była też specjalna cywilizacja, bo po raz pierwszy dodano Polskę jako główną nację w grze. To z pewnością dodatkowo spopularyzowało ją w naszym kraju. No cóż, i tym razem postaramy się wybudować 3 miasta w jak najkrótszym czasie i sprawdzimy, czy Civ 5 robi to najszybciej. Tak więc zapraszam do obejrzenia, jak działa cywilizacja piątka i do tego podam jeszcze kilka interesujących informacji o niej. Zapraszam. Tak jak już wspomniałem, cywilizacja 5 wydana została w roku 2010, czyli już dość dawno temu. Producentem wciąż firma Firaxis, wydawcą 2K Games. Tutaj nie zmieniło się nic do tej pory. Jednym z twórców był Ed Beach, który później stworzył szóstkę i też działa przy tworzeniu siódemki. Platformy, na których została wydana, to Windows, macOS i Linux. Wydane zostały też dwa dodatki, Gods and Kings i Brave New World, z którym wyszło właśnie Cywilizacja Polski z Kazimierzem Wielkim jako przywódcą. Sprzedano około 8 milionów kopii tej gry. To jest naprawdę dużo. Oczywiście Civ 6 przebiła to, ale jak na tamte czasy była to duża ilość sprzedanych kopii. Jakie teraz mamy zmiany w porównaniu do poprzednich civek? Mamy ich znów sporo. Po pierwsze, i to chyba najważniejsze, to że wprowadzono heksagonalne pola, tak zwane heksy. Poza tym wprowadzono jedną jednostkę na jedno pole, czyli na jednego heksa. To też była duża zmiana, która wprowadziła głębię taktyczną walk. Jednostki same się okrętują i nie potrzeba budować statków transportowych. To też duża zmiana, zmniejsza micromanagement w grze. Dodano państwa miasta i miasta marionetkowe. Jednostki strzeleckie mają zasięg, czyli tutaj też wprowadzono dodatkową taktyczną głębię rozgrywek. Jest inny system religii niż w Civ 4. Wprowadzono mechanikę archeologii i turystyki. I może taka dość ciekawa sprawa, że wszyscy władcy zaczęli mówić własnymi językami. A teraz przejdźmy już do samej rozgrywki. Startując mamy do wyboru grę jednoosobową i oczywiście też grę wieloosobową. Weźmiemy sobie w naszym przypadku jednoosobową, weźmiemy własną grę. Zagramy Aleksandrem Wielkim, tak jak do tej pory w każdym naszym odcinku. Poza tym mamy, mogą być kontynenty, mapa może być, może weźmiemy sobie zwykłą. Trudność, jak zwykle wybieraliśmy sobie książę, szybkość gry zwykła. No i zaczniemy tutaj od naszego osadnika. Będziemy mogli wybudować nowe miasto. Wygląda tutaj w miarę dobrze, mamy dużo żywności, dość mało produkcji, ale mam nadzieję, że nam się to uda jeszcze powiększyć. Mamy tutaj naszego wojownika. Sprawdźmy, co tutaj się w okolicach znajduje. Mamy ruiny. Może w ruinach coś się znajdzie. Wciśniemy B.
robimy miasto Ateny, jak do tej pory zawsze mieliśmy Ateny i wybierzemy sobie tutaj, wydaje mi się, że zwiadowcę na sam początek. Zwiadowca jest ok. Można tutaj przydzielić obywateli. W tej chwili mamy przydzielonego tutaj do tego pola z trzema produkcjami żywności. Także wygląda to całkiem dobrze. To pole by można było ewentualnie kupić, ale nie mamy złota, bo no niestety, dopiero co zaczęliśmy. No a to jest taka mechanika, która została wprowadzona właśnie po raz pierwszy do serii Cywilizacja. Także wróćmy sobie, jeżeli chodzi o sam interfejs, dość przejrzysty, wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj są wartości, które mamy. Ważne jest właśnie, że mamy zadowolenie, które jest na całe imperium. Mamy żywność tutaj na miasto, produkcję na miasto i tak dalej. Także bardzo to było przejrzyście zrobione w tamtym czasie i bardzo fajnie się w to grało. I gra do dzisiaj. Wydaje mi się, że wrócimy do tej gry. Odkryto starożytny, to wiemy. Możesz wybrać technologię. Wydaje mi się, że weźmiemy sobie w pierwszej kolejności górnictwo, żeby tutaj zrobić palnię. Następna tura. Jeżeli nam się uda zrobić robotnika, to możliwe, że będziemy od razu iść w settlersów, ponieważ naszym celem... O, 20 do kultury dostaliśmy. Ponieważ to naszym celem jest zrobienie jak najszybciej trzech miast. Przejdźmy tutaj. O, tu jest przejście. I tu są ryby. I tutaj jest marmur. To są surowce luksusowe. Strategicznych na razie nie widać żadnych. O, i mamy granice państwa miasta. Świetnie. Może dostaniemy jakiś prezencik. Sofia, tak. Podarowała nam 15 sztuk złota. Jest militarna. Jest na razie wrogie i surowce ma barwniki. O, tutaj kolejne ruiny. Świetnie. No i w Atenach teraz jest tak. Dwa pola są przyporządkowane do żywności, ale to są mocne pola do żywności, także tutaj nie mamy się co wstydzić. I wydaje mi się, że weźmiemy sobie produkcję osadnika. 14 tur to trwa, ale mimo wszystko to jest bardzo szybko. Mamy rok 3800 przed naszą erą, także jeszcze sporo przed nami. Już nam tutaj przyszło. Spotykasz grupę ludzi, którzy przyłączają się do ciebie, zwiększając populację o 1. O, wow. Będziemy mieć jeszcze szybciej naszego osadnika, z tego co wygląda. Dobrze by było kupić naprawdę to pole. O, i mamy Elżbietę z Anglii. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że spotykamy się w przyjaźni, a nie jako wrogowie. Można było handlować złoto naturę. Surowce luksusowe, surowce strategiczne, kongres światowy, to jest już w dodatku. Można przyjąć ambasadę, otwarte granice, sojusz obronny, umowa naukowa, miasto, wypowiedz wojnę. I tu też było ważne, z tego pamiętam do dzisiaj. Niestety ja już bardzo dawno nie grałem w Civ 5, ale pamiętam jak to było, że można było kogoś nakłonić, żeby wypowiedział wojnę komuś innemu. I to jest było bardzo OP, bardzo OP. I kolejne miasto. Tym razem podarowali 30 sztuk, czyli możemy kupić nowe pole. Okej. Okay. Fajnie. Takie państwa miasta to miła sprawa. Mam nadzieję, że nas zaraz barbarzyńcy tutaj nie zjadą. Potrzebujemy też troszkę obrony. Ty musisz wracać. Okej. Okay. Dobra. Jedziemy dalej. Wybierz badania. Robimy tutaj sobie, moi mili, hodowlę zwierząt. Może się jakieś konie pokażą. Ty, tak jak mówię, wracasz. O, tutaj są angielscy skauci. Nawet nie skauci, Buenos Aires. Ale już to ich pierwsze spotkanie z Wielkim Imperium, więc podarowali ci 30 sztuk złota. Okej. Okay. Także tu akurat idziemy w dość dobrym kierunku. Nasza kultura jest na razie 2 naturę. Także nie ma, że tak powiem, dużego przyrostu kultury, ale... O, tutaj mamy pierwszych barbarzyńców. W końcu.
Cywilizacja bez barbarzyńców to nie cywilizacja, a w CIV 7 z tego co słyszymy, barbarzyńców jako takich nie będzie. Będą ludy niezależne, tak jak w Humankind, które będą agresywne, ale to nie będą barbarzyńcy. I przejdźmy tutaj na nasze terytorium, niech on sobie tutaj czeka i nas broni. Tu nie będziemy podchodzić, to by było zbyt ryzykowne. Nowa technologia, weźmiemy sobie garncarstwo. Za dwie tury będzie settler i będziemy mieli do niego obstawę. Teraz pytanie, gdzie założymy to miasto? Tego co wygląda, o jest. Wydaje mi się, że tam gdzie jest najkrócej, czyli tutaj w tym kierunku, weźmiemy go. Okej, niech sobie chodzą. Bardzo dobrze. Wybierz produkcję. No i teraz jest pytanie. Możemy jeszcze drugiego osadnika od razu zrobić. Bez robotnika. Chyba tak zrobimy. No to będzie chyba najszybsza możliwość założenia miasta. Nie sądzę, żeby była jeszcze szybsza możliwość. Oczywiście produkując osadnika blokujemy całkowicie wzrost miasta. 3240 przed naszą erą. Aha, no i teraz możemy przyjąć, tak jak mówię, republikę sobie przyjmiemy. Tempo pracy robotników zwiększa się 25%, to nam niepotrzebne, ale 1 do produkcji w każdym mieście i 5% do produkcji w miastach wznoszących budynki. Okej, także to mamy. Idźmy w takim razie naszym tutaj settlersikiem tutaj. Ty idziesz tutaj, świetnie. Robimy następną turę. Na razie barbarzyńcy nas strasznie nie nękają, co mi się bardzo podoba. Proszę czekać. No i zróbmy tutaj. Tutaj to miasto, ale dopiero w następnej turze. Tutaj ci Anglicy nas bardzo... Chodzą za nami po prostu, co tu dużo mówić. Garncarstwo. Zobaczcie, tutaj znowu jacyś... nie wiem, czy nie będziemy zmuszeni do obrony. Także tutaj weźmiemy, zrobimy szybko miasto. Załóż miasto. A tym pójdziemy w tym kierunku, na wypadek, gdybyśmy musieli z barbarzyńcami walczyć. Nasz scout też może walczyć troszkę z barbarzyńcami, może nie za mocno, ale... Troszeczkę może. Tutaj zrobimy w takim razie produkcję, wybierzemy sobie, co tutaj jest. Robotnik za 18 tur, to się gra skończy. Możemy zrobić pomnik. Pomnik jest dobry do tego, żeby generował kulturę. Kultura w tej grze też jest ważna. Nieznana cywilizacja zaczęła czcić panteon bogów, ok? Jaką technologię chcesz odkryć? Wybierzemy sobie tutaj... W tym momencie wybierzemy sobie budowa obozu. To następna tura. Ale powinniśmy tutaj, mam nadzieję, że nie podejdą. No i podeszli. O, i tutaj jest po pierwsze. Możemy atakować z miasta. Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Po drugie możemy atakować stąd. No i mogę też atakować nim. Okej. No, także jeden barbarzyńca jest już pokonany. Następna tura. Warta na razie stoi. Gdzie jest tutaj najbliższe miejsce, które nam proponuje? Tutaj jest najbliższe miejsce, co nam proponuje. Dostaniesz obstawę. O, tu go ktoś zaatakował. Wejdziemy sobie na górkę. Będziemy mieli lepszą obronę. Na tej górze zrobimy miasto, a ten sobie tu zostanie na chwilkę.
Mamy do tego jeszcze 25 złota i teraz tutaj wybudujemy nasze miasto. Załóż miasto. To jest nasze trzecie miasto. 2560 przed naszą erą. I zobaczymy, jak to się ma do innych cywilizacji. Zaraz tutaj pojawi się na ekranie już lista do tej pory uzyskanych wyników od cywilizacji 1, teraz do cywilizacji 5. No dobrze, to jeszcze teraz tylko spojrzymy sobie. Mamy oczywiście minus 5 zadowolenia, także to już jest sporo. Musimy nad tym popracować, czyli potrzebujemy jakieś luksusy. Tutaj są oczywiście takie możliwości, żeby je dostać. Tu jest daleko, ale na pewno jest możliwość tutaj zadziałać, żeby tego nie było. Ale cel został uzyskany. Mamy trzy miasta w jak najkrótszym czasie. Teraz tak, zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy za informacje. Mamy przegląd gospodarczy, czyli jak nasze miasta stoją. Poza tym tutaj mamy drzewko technologiczne, też można zobaczyć, jak to wyglądało. Bardzo fajne. Internet, globalizacja, fizyka kwantowa. Aż tak dużo tych technologii nie ma. CIF6 jest chyba więcej, wydaje mi się. Tutaj mamy szlaki handlowe. Tutaj mamy, tak jak to już widzieliśmy, zadowolenie albo niezadowolenie. Tutaj mamy złotą erę, kiedy nastąpi. Tutaj mamy nasze ustroje społeczne, które można wybierać. Poza tym jest tutaj przegląd kultury i tutaj chodzi o turystykę. W tym momencie nie gra żadnej roli. Tutaj jest religia, status religii, do tego jakie mam, do czego mamy dostęp. To konie, ale na razie na zero, znamy tylko konie. Poza tym tutaj mamy dyplomację, jakie mamy stosunki, przegląd kultury, też ładnie zrobione. I to już mieliśmy, ustrój społeczny. Oczywiście jest pomoc, czyli cywilopedia, też bardzo rozbudowana ze wszystkimi informacjami, można szukać. Także ciekawa sprawa i oczywiście wszystko jest po polsku. Dobrze, także tak wygląda CIF 5. Jeżeli macie jakieś komentarze, to zachęcam do zapisywania. Jeżeli macie ochotę dać łapkę w górę, to też będę się cieszył. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, to też zachęcam do zrobienia tego, żeby nie stracić nowości, które pojawiają się na kanale. A mi nie pozostaje nic innego do powiedzenia, jak cześć, ciao, pozdrawiam i pa, pa.